Raz, raz. O, i jest ciemny. Witam wszystkich w Instytucie Kultury Miejskiej na spotkaniu. Dzisiaj takim podwójnym, dłuższym. Wątek przewodni i łączący obie rozmowy to inspiracje i korzystanie z zbiorów cyfrowych dostępnych online w sieci, dostępnych dla każdego, głównie z domeny publicznej. Dlatego zaprosiliśmy twórców gry Inculinati, którzy inspirowali się średniowiecznymi iluminacjami, i zaprosiliśmy twórców projektu Upiór, którzy swoje badania naukowe też bardzo oparli o zbiory cyfrowe dostępne w internecie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaraz zaczynamy. Pierwszą rozmowę poprowadzi Marta Tymińska, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego, która zajmuje się game studies i taką humanistyczną refleksją nad grami, więc chyba jest najlepszą osobą, jaką mogliśmy znaleźć z naszego do tej rozmowy, i będzie rozmawiać z zespołem Jaza Games, czyli z twórcami gry Inculinati. Ja więcej nic na ten temat nie powiem i oddaję głos, a drugą rozmowę zaczniemy około 18.30, więc zapraszam do pozostania na wszystkich, na obu częściach. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Tak jeszcze tytułem wstępu to chciałam powiedzieć, że tam jest możliwość zagrania w Inculinati. Są dwa foteliki przygotowane, bo to jest gra dla dwóch osób. Chociaż jedna osoba, ja też tak grałam, że na jedną w sumie walczyłam ze sobą, to była taka wewnętrzna walka. I jest taka możliwość, proszę się nie krępować, ja co prawda tam odpaliłam ten tryb najprostszy, ale tam można sobie poustawiać i zobaczyć, jak to wygląda, proszę się nie krępować. I w sumie tytułem wstępu tak naprawdę oddam głos samym twórcom i najpierw Jaza Games opowiedzą o swojej grze i o tym, w jaki sposób to powstało, a potem mam taki plan, że ja trochę pomęczę pytaniami, a potem oddam Państwu mikrofon i też będą Państwo mogli trochę pomęczyć pytaniami. Więc tak myślę, że już możemy zacząć. Super, cześć. Chcieliśmy zacząć od średniowiecza. Co przychodzi Wam na myśl? Turnieje? Może księżniczki? Rycerstwo, płonące stosy czy biczownicy. Dla nas to coś zupełnie innego. Dla nas średniowiecze. A, proszę, dobrze. Dla nas średniowiecze jest czymś zupełnie innym, ukrytym na marginesach średniowiecznych manuskryptów. Są to często sceny pełne ekscentrycznego i absurdalnego humoru, zwierząt zachowujących się jak ludzie. Jest tam wiele różnego rodzaju żartów i wiele dziwnych sytuacji. Jakich żartów? Jakich sytuacji? Myślę, że do tego jeszcze przejdziemy. W każdym bądź razie jest taki stereotyp, że średniowiecze było bardzo konserwatywne i surowe. I właśnie co jest ciekawe, na marginesach manuskryptów, na marginaliach znajdujemy zupełnie inny humor, z którym często nie spotykamy się w książkach od historii. A my jesteśmy Jaza Games. Ja się nazywam Dorota i jestem odpowiedzialna za grafikę i animację w naszej grze. Jestem Wojtek, jestem projektantem gry. Jest także z nami Olek Muzyk, który siedzi na widowni. Ujawnij się, proszę. A także dwóch programistów, którzy siedzą i programują. Więc nie mieli czasu przyjechać. Zaczęliśmy pracę nad grą 2 lata temu, poznaliśmy się na kursie Game Dev School, to jest kurs tworzenia gier. I jako czwarte zadanie postanowiliśmy stworzyć razem grę. No i nie wiedzieliśmy za bardzo jaką, bo szybko jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, okazało się, że każdy ma inny ulubiony gatunek gier i inną ulubioną grę. Ja, szukając inspiracji do gry, stwierdziłam, że najlepszym źródłem inspiracji zawsze jest internet. I po prostu pływając po odmętach internetu, w pewnym momencie trafiłam na ten obrazek.
który mnie bardzo zainteresował, bo tak jak mówiłam wcześniej, w książkach od historii trudno znaleźć czasami niektóre rzeczy, chyba że jest się na określonych studiach, ale to trochę inna kwestia. W każdym razie zagłębiłam temat, okazało się, że jest to popularny motyw ze średniowiecza. Często wobec historii głównej pojawiają się na marginaliach różne dziwne rzeczy. I dzięki digitalizacji i temu, że jest to dostępne w internecie i online, możemy to oglądać i możemy z tego korzystać. Więc z tym pomysłem poszłam do grupy. Tak, ja zaraz wszyscy stwierdzili, że to jest oczywiście świetny pomysł i że chcieliśmy robić grę w tym klimacie. Nie mieliśmy oczywiście od razu pomysłu na gatunek gry, więc myśleliśmy o grze przygodowej, o platformówce, nawet o grze logicznej z układaniem słów. Ale gdy zobaczyliśmy ten obrazek, od razu wiedzieliśmy, że musimy zrobić strategię turową. Połączyliśmy nasze inspiracje. Średniowieczne marginalia. Dołączyliśmy do tego humor Monty Pythona. Średniowieczne stereotypy i archetypy. Dodatkowo połączyliśmy to z taką przyjemnością rysowania bez ograniczeń. Dodaliśmy trochę memów. Oraz połączyliśmy to z inspiracjami z gier takich jak Wormsy, Heroes of Might and Magic, 3 akurat tutaj, SteamWorld Heist. I po wielu iteracjach, wielu dyskusjach, jak gra ma wyglądać, wielu poszukiwaniach inspiracji, linijkach kodu, kłótniach, ale takich bardzo przyjemnych, wyszło nam coś takiego. Co nam wyszło? Mysterious group of illuminators who possess an extraordinary substance, living ink. They traversed medieval lands in search of worthy rivals. When they found one, they create battlefields and merges, which they filled with their drawn beasts. The illuminations came to life and engaged themselves in fierce battles. Vincolinati, gracz wciela się w średniowiecznego iluminatora i za pomocą ożywionego atramanty rysuje armię kreatur, którą dowodzi, aby pokonać kolejnych przeciwników. Wszystko po to, aby zostać mistrzem iluminacji. Tak nam wyszło po tych wszystkich połączeniach. Celem gry, w zależności od wariantu bitwy, jest albo zniszczenie całej narysowanej armii przeciwnika, albo jego dowódcy. I żeby to zrobić, gracz robi takie rzeczy. Wykorzystuje ożywiony atrament, by narysować te jednostki. Następnie przemieszcza je i wykonuje nimi różne akcje, jak na przykład atak albo gra na dudach. Gracz może użyć też swojej dłoni iluminatora, by wpłynąć w różny sposób na sytuację na polu bitwy. I w końcu gracz zbiera też ożywiony atrament, który zostaje z pokonanych jednostek. I może dzięki temu narysować kolejne jednostki. Pokażemy wam teraz fragment gameplayu. Czyli tego, jak gra wygląda. Tak jak wyglądają. Tak. Oj. Czyli tak jak państwo tutaj będą mogli podejść do komputera i sprawdzić to tak mniej więcej. Tylko efektownie podmontować. Yeah.
Tak jak można było zauważyć, na razie gra jest w trybie hot seat. Na początku w wersji ostatecznej będzie można wybrać swojego iluminatora, czyli reprezentację w grze. Na przykład Hildegardę, taką, która jest trochę się wywyższa, ale jest bardzo mądra. Uwielbia króliki, jej głos ma właściwości leczące, lub Godfreya, który kocha psa, jego uderzenie pięścią trzęsie całym manuskryptem. Było widać też to na gameplayu. Tak, zdecydowaliśmy się, żeby dłonie iluminatorów były realistyczne. Chcieliśmy w ten sposób połączyć dwa światy. Ten narysowany, groteskowy świat z marginaliów i ten realistyczny świat prawdziwy, w którym iluminatorzy żyją. Też trochę to przypomina właśnie te gagi Monty Pythona, prawda? Gdzie tak, ta też wielka ręka inspiracja wkracza. I w ten sposób chcieliśmy uzyskać troszeczkę efekt symulatora średniowiecznego iluminatora, który ma dostęp do ożywionego atramentu. Jednostki, które możemy zobaczyć w grze, to kluczowy element, ponieważ będzie można wybrać waleczne króliki, osły, psy, koty, a także wiele innych jednostek. Manuskrypty są nieograniczoną skarbnicą, jeżeli chodzi o referencje. Tak, bardzo nam zależało, żeby oddać ten klimat, który panuje na średniowiecznych marginaliach. Dlatego chcieliśmy, żeby nie tylko wygląd jednostek, ale przede wszystkim akcje, jakie można nimi wykonać, były możliwie najbardziej groteskowe i dziwaczne. Chcieliśmy też stworzyć grę, w której akcje takie jak gra na dudach za pomocą tyłka albo modlitwa, żeby były przynajmniej tak samo użyteczne jak wykonanie ataku. Dlatego też, gdy pokazujemy tyłek przeciwnikowi, jest on sparaliżowany aż do następnej rundy, zabieramy mu w ten sposób ruch. Natomiast szczekanie możemy zmusić przeciwnika do wybiegnięcia poza planszę, gdzie zginie w otchłani manuskryptów. Często też jest lepiej pomodlić się niż walczyć, modlitwa daje szczególną siłę do ataku. Dlatego też nasza gra nie jest tylko strategiczną grą turową o walkach iluminowanych zwierząt, ale przede wszystkim jest grą o dziwnych sytuacjach dziejących się na polu bitwy. I z tego powodu myślimy, że średniowieczni iluminatorzy pokochaliby naszą grę. Nasza podróż trwa. Oglądamy cały czas, zbieramy cały czas referencje, co jest o tyle ciekawe, że cały czas nowe manuskrypty trafiają do sieci, więc mam wrażenie, że moglibyśmy tą grę robić przez nieskończoność. Tak? W każdym bądź razie będziemy pisać jeszcze trochę kodu, poprawiać niektóre bugi i robić tego typu rzeczy. Czego jeszcze można się spodziewać? What to expect from Inculinati? Spanish Inquisition, text generator, deadly snails, and duel with death itself. To właściwie koniec prezentacji. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to zachęcamy do kontaktu przez media społecznościowe. Grę ale, można dać na Steamie. Ale też dzisiaj także. Tak, 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 dzisiaj też, ale gdyby ktoś gdyby potem przyszło jakieś pytanie, to... Może zostawmy na razie te namiary, żeby nam tutaj nad głową wisiały. Nie, zostawmy na chwilę, zostawmy, niech się wryje w pamięć. I czy jeszcze chcecie coś dodać do tej pięknej prezentacji? To jest koniec już tej prezentacji. A, super, dzięki. To ja mam do Państwa jedno takie podpytanie, jakby się mogły ujawnić osoby, które na przykład grają dużo, albo osoby, które właśnie nie grają. Pytanie, kto z Państwa gra w gry? Dobrze, super, ja też. A kto raczej niekoniecznie? To jest takie pierwsze zetknięcie. Dobrze, dobrze. Super, dziękuję. To jest dla mnie ważna informacja, bo jednak jak się rozmawia o grach, to można wejść bardzo głęboko na przykład właśnie w różnego rodzaju tematy, a czasami można właśnie i wtedy trochę to traci na przystępności. Więc tak, może moje pierwsze pytanie do Was będzie takie, a propos eksplorowania manuskryptów, to na jakim etapie teraz jesteście w Waszej produkcji gry? Nie pytam o deadline i na to, kiedy ją chcecie wypuścić, tylko na co teraz robicie? Teraz szczególnie pracujemy nad z tym, jak się steruje grą. Bo interfejs. Byliśmy na dwóch targach i mieliśmy dużo spostrzeżeń, że trochę jest to nieintuicyjne i że ludzie nie wiedzą, co chcą, co robić, więc dopiero jak im
wytłumaczyłem po 5 minutach, jak to robi, to zaczynali grać tak, że im to sprawiało przyjemność, więc teraz pracujemy nad tym, żeby od razu zaczynało się fajnie grać. Żeby nie była potrzebna nasza obecność do tłumaczenia, jak grać w grę. Super, to tak, to fantastycznie. Ja też powiem szczerze, jak testowałam, to miałam na początku małe problemy. Zablokowałam sobie postacie, wyrzuciłam w ogóle jednego iluminatora za margines, ale to było też bardzo sympatyczne, zabawne doświadczenie. Jeżeli chodzi właśnie o to, wspominałaś, że pojawiają się nowe manuskrypty digitalizowane co chwila i pytanie, gdzie je znajdować i w jaki sposób właśnie pozyskujecie te informacje na temat tych otwartych źródeł, gdzie szukać takich perełek? Więc ja osobiście po prostu korzystając z przeglądarki i też followując różne postacie, które się zajmują tematem już tak zawodowo. My akurat skorzystaliśmy z dość łatwej, z cheat codów tak zwanych, to znaczy odezwaliśmy się dość wcześnie do Łukasza Kozaka, który nam pomaga w produkcji, szczególnie od tej strony merytorycznej. Ale tak na co dzień, kiedy Łukasz jest zajęty, to po prostu korzystam z internetu, tak jak było też mówione wcześniej. Warto śledzić, myślę, wszystkie biblioteki, które poszerzają swoje zbiory takie dostępne online. Śledzić newsy tego typu. No i przeglądać. Czasami to jest o tyle ciekawe, że jest dużo zdjęć, które funkcjonują już w oderwaniu często od kontekstu w internecie i czasami nawet łatwiej znaleźć jakiś wycinek niż dojść do tego, z którego to miejsca jest, jakiego manuskryptu, z którego roku, na której stronie. Ale też ciekawie jest kartkować właśnie dosłownie na ekranie komputera niektóre manuskrypty, bo okazuje się, że jeszcze tego obrazka nie widziałam w internecie na przykład. Albo czasami można swoje odkrycia, jeżeli tak to można nazwać, zrobić. To właśnie, jakich odkryć dokonaliście? Jakie odkrycia się pojawiły na przykład? Chyba cała ta gra jest dla nas pewnego rodzaju odkryciem. Też mieliśmy dużo stereotypów a propos średniowiecza, mimo tego, że miałam historię sztuki na studiach, to jednak ona była taka ogólna, nie zagłębiała się akurat w tą konkretnie epokę. Więc myślę, że każdy kolejny obrazek jest odkryciem też a propos tego, jaki humor wtedy panował, bo zakładam, że ludzie też opowiadali sobie żarty, tak jak my dzisiaj. I też się śmiali, więc ciekawie jest to odkrywać właśnie na tych marginaliach, w tym krzywym zwierciadle rzeczywistości. Odkryciem z mojej strony takim jest zupełnie zaburzona perspektywa i wszystkie rzeczy tego typu, które są w momencie, w którym przez wiele lat na studiach musiałam rysować realistycznie, a teraz muszę tego odchodzić, to jest to takie czasami ręka mi drga, żeby czegoś nie zrobić w perspektywie albo tego typu rzeczy, to jest trudne. Wspominaliście, że mamy na pewno psy, mamy koty, króliki, osiołki. Jakie jeszcze są planowane postacie? Co się jeszcze pojawi na tych marginaliach? Czy to ma być zaskoczenie dla nas? Znaczy mamy całą listę rzeczy, które tam mogą być, ale jeszcze rozważamy, które są najlepsze. Więc nie, czy chcemy coś powiedzieć? Czy coś możemy zdradzić? No, obiecaliście ślimaki, więc... No, tak, ślimaki... Wybuchające króliki na pewno będą. Wybuchające? Tak. Znaleźliśmy ostatni obrazek takiego strasznie nadętego, chyba z problemami żołądkowymi królika. Ojej. Więc on po zabiciu będzie wybuchał. Za dużo pączków mógł zjeść. To teraz, jeżeli chodzi właśnie o mechanikę, czyli o to, w taki, jaki sposób gracz gra tak naprawdę i co może zrobić, to czy to było... Czy to jest, jakby pamiętam, że w naszej korespondencji wspominałeś, że to jest dość oryginalny pomysł, jeżeli chodzi o rozwiązania mechaniczne. Co tam takiego jest wyjątkowego, czego na przykład nie ma w Wormsach chociażby? Trochę to, że komponujemy swoją armię, zbieramy na żywo atrament po pokonanych jednostkach, ale przede wszystkim to, że iluminator, który rysuje, nie tylko rysuje, ale też może zaingerować różnymi trikami w to, co się dzieje na planszy.
No także takim ważnym dla nas, może dodatkiem, ale jednak ważnym jest to, że się na podstawie tego, co robimy, tworzy się tekst, który w literacki sposób będzie opisywał te wydarzenia. Generalnie takim dość ważnym założeniem jest to, że zaczynamy z pustą kartką, gdzie jest tylko dwóch dowódców, a na końcu zostaje nam obraz bitwy, bądź też dziwacznych wydarzeń na polu bitwy, który jest i zapisany tekst, i są też te jednostki w dość dziwnych pozach lub wykonujące dziwne akcje. Jak wygląda takie konstruowanie takiej opowieści? Czy to jest jakiś skomplikowany generator, czy to jest jakaś sztuczna inteligencja? Znaczy na razie mamy dość prosty generator, który w zależności od tego, czy gracz mocno zaatakuje, czy słabo losuje inną konstrukcję zdania, inne zbiory słów, no ale tutaj będziemy trochę kombinować. Największym wyzwaniem będzie to, żeby ta opowieść miała jakąś dramaturgię w przebiegu, żeby to nie było tylko luźno derwane zdania. Ale mamy na to trochę pomysłów, tylko potrzeba czasu, żeby to zacząć nad tym pracować. To mam jeszcze pytanie a propos stereotypów o średniowieczu. To jak myślicie, jakie stereotypy może jakby rozbijać Inculinati? Więc przede wszystkim mogę powiedzieć, że od strony graficznej staram się być w miarę możliwości dość wierna historycznie. To znaczy, że nasze króliki mają miecze z określonego wieku, a nie na przykład z XIX. Często w grach komputerowych, nie we wszystkich, ale jest ten problem jednak, że potem na forach toczą się dyskusje, że w tym roku nie było takich modeli rydwanów albo ktoś nie nosi, szef inaczej wyglądał, jeżeli chodzi o jakieś skórzane rękawice albo zbroje albo różne tego typu rzeczy, więc myślę, że osoby, które mają już wyrobione oko historycznie, raczej nie będą, będą miło zaskoczone, że raczej wszystko się zgadza u nas. Tak, to czasami jest trudne, bo wymyślam sobie jakąś mechanikę. Jestem bardzo zadowolony na przykład, że iluminator będzie polewał kawą swoje jednostki, żeby je obudzić, a wtedy Dorota mówi, że to nie może być, bo nie było wtedy kawy jeszcze. Tak. I wtedy muszę wymyślać od nowa inną mechanikę. Czy będą właśnie jeszcze jakieś mechaniki dodawane do tego, co już widzieliśmy? Widzieliśmy dość mały wyrywek tak właściwie z tego, co planujemy. Chcielibyśmy zostawić trochę niespodzianki na pewno. Chcielibyśmy dużo dodać. A ile dodamy, to jeszcze nie wiemy. No problem też jest taki, że chcielibyśmy włożyć tak właściwie do tej gry całe manuskrypty i tak, wszystkie marginalia i wszystkie referencje, które znajdziemy, ale to jest nierealistyczne, musimy się... Tak. Problem jest taki, że codziennie, znaczy, że jak znajdujemy tylko jakiś nowy obrazek z marginaliów, to od razu się uruchamiamy i myślimy, że przecież to może być jednostka, która robi to i w ogóle będzie cudownie, ale potem się okazuje, że trzeba by spędzić na tym kolejne 3 lata i musimy niestety zrezygnować z nowych, fajnych jednostek i odłożyć je na przyszłość. To w takim razie to jest najtrudniejszym dla was zadaniem jest w takim razie selekcja informacji tak naprawdę i takie wybieranie tego, co zawrzeć. Decyzja o ograniczaniu zawartości gry jest taka najtrudniejsza, bo jest tyle fajnych rzeczy, które chcieliśmy zrobić, ale musimy pilnować, żeby udało nam się po prostu skończyć tę grę. Ale też pomagają nam ludzie w mediach, na mediach społecznościowych, ponieważ kiedy opublikowaliśmy niektóre fragmenty właśnie gameplayu, to pojawiły się komentarze, gdzie są ślimaki. I to jest taki komentarz, który się pojawia cały czas, więc nie możemy na pewno z tego zrezygnować, bo po prostu jesteśmy zobowiązani. A dlaczego ślimaki są takie ważne? Ślimaki są jednym z głównych motywów, tak samo jak króliki. Ślimaki są moją ulubioną jednostką. Nie mogę się doczekać, kiedy pokażemy naszą wersję ślimaków. W każdym razie one bardzo często toczą boje z rycerzami i generalnie rzecz biorąc chyba są najmocniejszą jednostką z naszego punktu widzenia, jeżeli chodzi o marginalia. Od razu zabija ślimak. A czy będzie więcej na przykład, bo mamy Hildegardę i Gottfrieda, tak? To czy będą też jakieś inne postacie do wyboru? Będzie dużo, ale jeszcze czekamy na konsultację z Łukaszem, bo do tej pory nie miał czasu. No ładnie. Więc ja tam napisałem trochę rzeczy, ale jeszcze musimy je sprawdzić, czy to nie są jakieś głupoty. Ale mamy dużo pomysłów. Tak. Na pewno będzie więcej. Myślę, że każdy będzie zadowolony. To jako taki bardzo młody zespół, właściwie świeżo po szkole, to powiedzcie, jakie trudności jako takie młodzi deweloperzy spotykacie? Co jest taką, albo co jest taką dużą trudnością, a co na przykład jest zaskakująco łatwe na przykład?
No, największą trudnością jest praca po godzinach i to, że każdy siedzi u siebie w mieszkaniu, więc pewne rzeczy, które byśmy rozwiązali w 5 minut, gdybyśmy się częściej spotykali, są czasem rozwiązywane, że ktoś pisze, ktoś czeka 2 godziny, aż ktoś odpowie, się okazuje, że ktoś nie zrozumiał, więc ktoś musi jeszcze raz napisać i czasem trwa to 5 godzin zamiast 5 minut. Tak, i nasz zespół składa się z, jedna osoba jest w Krakowie, druga jest w Łodzi, my jesteśmy w Warszawie, więc to też nie jest tak, że jesteśmy nawet z jednego miasta. Najłatwiej przychodzą pomysły. Najłatwiej przychodzą pomysły, szczególnie jak spotkamy się raz na jakiś czas. Może nie na kawie, ale na piwie to już zupełnie wtedy mamy... Kampania z 2 godzin rozszerza się do 20 przynajmniej, a jednostek robi się jeszcze więcej, więc potem musimy trochę przecinać. A potem mówimy o tym programistom i się okazuje, że nie możemy tego zrobić. A jak myślicie o swoich odbiorcach, to kto to jest? Kto chcielibyście, żeby grał waszą grę? Chcielibyśmy, żeby wszyscy grali w naszą grę, ale takimi odbiorcami, którzy najbardziej są aktywni, to są właśnie ludzie w bardzo różny sposób związani ze średniowieczem. Od rekonstrukcji historycznej przez walki w klatkach z mieczami po historyku, bibliotekarzy i tego typu różne osoby, ale też trafiamy, wydaje się, do graczy takich, którzy czekają na coś nowego. Tak, no chcielibyśmy na pewno gracze, którzy są zainteresowani jakimiś nowymi rozwiązaniami, oryginalnymi grami, ale też do fanów strategii turowych, to trochę jako taka trochę lekka rozgrywka dla nich, bo ta gra jest prostsza niż jakieś bardzo skomplikowane tytuły. No ale też właśnie wydaje mi się, że bardzo ważne jest dla nas, żeby spróbować wciągnąć do gier ludzi, którzy do tej pory nie grali w gry, bo może ich zainteresować ten temat. I mamy taki odzew na mediach społecznościowych, że są ludzie, którzy się pytają, że nigdy nie zagrają w to, nigdy nie grali w grę, ale to będzie pierwsza gra, w jaką zagrają. I co mają zrobić, żeby w nią zagrać. Więc czujemy się zobowiązani. Czy planujecie na przykład otwarte beta testy, tak żebyśmy się gdzieś mogli zapisać, odezwać do was na maila na przykład? W tym momencie jeszcze za wcześnie, żebyśmy powiedzieli. Jeszcze nie wiemy, czy będziemy to robić, czy będą otwarte, czy zamknięte, czy... Ale można zawsze do nas się odezwać, bo możemy zmienić zdanie. Można nas przekonać zawsze. A jeszcze chciałam zapytać, jakie są wasze ulubione gry? Tak... Co was inspiruje właśnie nie, może nie manuskryptowo, ale właśnie growo? Czy... Moje dwie ulubione ostatnie gry. Jedna to jest Samorost, część trzecia. To jest przygodówka, która jest prześliczna, nie ma w niej ani grama przemocy to właściwie. A druga gra, jak mam gorszy dzień, to jest Doom, który jest bardzo relaksujący dla mnie. Ja nie mam jakiegoś tytułu. Lubię bardzo gry Nintendo, a z dzieciństwa to Dungeon Keeper i właśnie Heroesy. Co były takie gry. Czyli w tym przypadku waszych takich growych inspiracji to widziałam, że tam są i Wormsy, właśnie i Heroesy. Myślicie, że na przykład użycie tej mechaniki, bo na razie jest taka mechanika hot seat. Hot seat to jest to, że po prostu siedzimy sobie przy komputerze i jakby ta osoba jedna siedzi i gra, potem kolejna dosiada się i też gra. Jak w planszówkach, po prostu jedna po drugiej. Czy planujecie na przykład jakieś rozszerzenie tego, czy w formie multiplayer, czy w formie na przykład jakiegoś takiego równoległego grania, czy raczej chcecie zostać przy takiej turowości, właśnie tak jak podobnie jak w Wormsach zresztą, to takie moje wspomnienie z dzieciństwa. Turowość to jest nasze główne założenie, więc to będzie. Na pewno dodamy komputerowych przeciwników i kampanię fabularną, gdzie będziemy pokonywać kolejnych przeciwników i stawać się coraz silniejsi. A czy multiplayer online, to myślę, że bardziej po premierze zobaczymy, czy jest odzew, który pozwoli nam się tym zająć. Ale na pewno będzie, tak jak powiedział Wojtek, będzie można zagrać w naszą grę pojedynczo, to znaczy w kampanię i jakieś takie luźne rozgrywki ze sztuczną inteligencją. Nie trzeba będzie szukać drugiej osoby. A czyli będzie też można zagrać z komputerem i z nim wygrać? Oby. Oby. To właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o muzykę, mam pytanie. Jakie są twoje inspiracje? Weź mikrofon. Dziękuję. Jeśli chodzi o muzykę, to jest kilka inspiracji, kilka źródeł. Tak jak tutaj wspomina Dorota i Wojtek, właśnie jest to oczywiście średniowiecze, ale też Monty Python. Tutaj jest próba połączenia instrumentów dawnych z orkiestrą symfoniczną, myślę z przewagą tych dawnych jednak. I
chodzi o to, żeby ta muzyka dodawała też humoru, ale niekoniecznie w ten sposób, żeby była sama w sobie śmieszna, ale żeby stanowiła na przykład jakiś kontrast między tym, co widzimy na ekranie, a tym, co słyszymy. Także mniej więcej to tak wygląda. To jeszcze mam jedno do ciebie pytanie. Czy muzyka to jedno, udźwiękowienie to drugie. Czy też zajmujesz się udźwiękowieniem? Po części tak, chociaż tutaj brat Doroty do tej pory wszystkie dźwięki nagrywał, ja tylko zajmowałem się tym, żeby one brzmiały poprawnie. Tutaj jeszcze podział pracy jest nieustalny do końca. To właśnie, teraz takie pytanie do waszej trójki, dlatego też specjalnie cię tutaj ściągnęłam. Bo mamy tak, mamy wizualia, które są bardzo piękne i bardzo takie też dla wymagającego widza, wydaje mi się, z jednej strony. Mamy z drugiej strony mechanikę, która jest bardzo, bardzo specyficzny, sposób gry, który jest bardzo specyficzny. Mamy muzykę, która jakoś nam to pięknie domyka klamrą. I teraz takie pytanie, jak zrobicie, żeby to wszystko grało razem? Żeby grała ta gra? Myślę, że w naszym wypadku to akurat przy tej grupie ludzi, których mamy i przy ludziach, którzy nam pomagają, to wystarczy tylko czas z mojej perspektywy, bo wszyscy chyba czujemy i ten klimat i mamy jakąś taką wspólną wizję, więc ale to jest moje zdanie, może ktoś ma. Włożymy dużo humoru i będzie dobrze. Znaczy to jest dość takie szerokie pytanie, ale... Bo gdzieś ona już w miarę gra. Wiadomo, że jest dużo rzeczy do poprawy. Natomiast sama, jak przetestowaliśmy na dwóch, na targach właśnie w Poznaniu, to dużo ludzi podchodziło i też rodzin z dziećmi, ojcowie z dziećmi. Często było tak, że ojciec z dzieckiem podszedł bardziej, pomyślał, że to gra dla dzieci, ale na końcu się okazało, że to ojciec chciał bardziej grać, a dziecko już chciało iść dalej. No więc to jest kwestia przystępności. Musimy zrobić tą grę, żeby była jak najbardziej przystępna, żeby ludzie właśnie, którzy dopiero wchodzą w świat gry albo nie grają w strategie turowe, żeby mogli się cieszyć tym humorem bez zbytniego męczenia się z tymi mechanikami. Mając na myśli przystępna, to chyba chodzi głównie o interfejs, czyli sterowanie i to wszystko. Tak, ale też o to, żeby nie była za dużo złożona i żeby gra była przejrzysta też i pod względem sterowania, ale też pod względem celu, co kto ma zrobić i po co w ogóle i tak dalej. Oczywiście tutaj przy okazji tego, że potrzeba czasu, no to oczywiście potrzeba też po prostu przetestować tą grę wielokrotnie i zarówno we własnym gronie, jak i dać możliwość innym osobom spróbowania, zagrania, czyli po prostu kolejne iteracje i dużo czasu, dużo prób różnych. Czyli przede wszystkim też słuchanie się odbiorców, prawda, potencjalnych, to jest taki klucz. No właśnie, tak powoli, specjalnie zeszłam i tak powoli zmierzam ku Państwu. Czy mają Państwo jakieś pytania albo jakieś refleksje, jakieś do naszych gości, którzy tutaj są? Myślę, że tak. No to jest kwestia tego, czy rodzic akceptuje ten humor, który tu jest, który jest obsceniczny. Mi się wydaje, że dziewięciolatkowie już jest okej. Okay. W sensie ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, że dla mnie takie rzeczy... Ja oglądałem Monty Pythona chyba, jak miałem też 8-9 lat, nie wiem, może to jakieś coś dziwnego. A, jasne. Jasne. Proszę bardzo. No jest coś... Ja tylko zaznaczę, że to jest wąski fragment. Jest to gameplay. Może ja później. Yeah.
Więc chciałam powiedzieć, że jest to pewien fragment naszej gry. Planujemy w związku z komentarzami na Facebooku też właśnie opcję wyłączenia rozbryzgów atramentu, czyli będzie to opcjonalne. Ale myślę, że chyba zweryfikuje nas po prostu wszystkie te ESRB i tego typu kwestie, które określą rzeczywiście, na jaki wiek jest nasza gra. Polska, tak. Ja tylko powiem, że my planowaliśmy tę grę raczej dla ludzi, nie, 16-18+, ale na targach właśnie podchodzili ludzie z małymi dziećmi, takimi 7-8 lat, i te dzieci się naprawdę dobrze bawiły, więc chyba rozszerzymy ten target trochę. Czy jeszcze mają Państwo jakieś pytania, refleksje? Rękawica jest z późniejszego okresu. Nie ukrywam, że bardzo... Okej, dobra, no to jeżeli... Muszę powiedzieć, że rękawice szukaliśmy takiej kulczugi po prostu, ale było to na tyle trudne, a spieszyliśmy się z terminami, więc wiemy, że... Możemy tylko powiedzieć, że na samym początku gameplaya jest napis, że wszystko może ulec zmianie jeszcze, więc to jest nasze wytłumaczenie. Trudno mi teraz powiedzieć, czy akurat oni wejdą do produkcji, ale chyba skupimy się przede wszystkim na marginaliach, ale to jest do game designera pytanie. Tak, nie, zależy nam na tym, żeby ten świat był dość konsekwentny i, jak to się mówi, spójny, też ze względów stylistycznych. Natomiast jeśli coś znajdziemy, co uznamy, że jest bardzo fajne i uda się to nam wpisać w tą stylistykę, że nie będzie jakby się gryzło, to myślę, że tak, że będziemy takie rzeczy też próbowali dodawać. Też zapraszamy do wysyłania nam swoich referencji. Jeśli ktoś ma jakieś, coś znalazł gdzieś, to też chętnie przyjrzymy się temu. Może w drugiej części najwyżej umieścimy. Super, dziękuję Ci za to. Dzięki. Planowaliśmy od początku, potem okazało się to trudne z różnych względów, programistycznych też, ale będziemy chcieli jeszcze spróbować dodać jakiegoś, pewnie kogoś na ślimaku, może jeżdżącego. Sprawa jest otwarta, jeszcze nie mogę powiedzieć na pewno tak lub nie, ale mamy to na uwadze. Czy pan chętniej by kupił, jakby była jednostka konna gry? Zawsze możecie to zrobimy. To ważna uwaga. Zawsze możecie zrobić DLC-ki, wiecie, kolejne dodatki, które się tutaj się dokupuje ślimaka, tutaj tak zmonetyzować to można bardzo elegancko. Ślimak warto więcej niż gra. Czy to było pytanie, czy nie? Ja mam taką luźną propozycję. Ja bym chętnie zobaczyła na tym dużym ekranie w ogóle, jak gracie na przykład. Albo jak ktoś z Państwa mógłby chciał zobaczyć albo pograć tak tutaj na tym dużym ekranie, nie z zawinkla. Możemy zaczepić bardzo chętnie. Możemy tak zrobić? Zabieram? Tak.
wszystko tutaj sprawdzałam, można podłączyć bez problemu. Zaraz, spokojnie. To Dorota zagra z Olkiem, a ja będę komentował, co się dzieje. To byłoby super, oddaję ci mikrofon. A nie, masz mikrofon, dobrze. Tak. To dobrze, byście usiedli obok siebie. Co? Sterowanie? Mamy strony na Steamie, jak widać, ale na razie można nas przede wszystkim wishlistować. To prawda. Wishlistować, czyli w momencie, kiedy mamy konto na Steamie, można sobie właśnie do takiej listy życzeń i gier marzeń dodać właśnie taką piękną grę i dzięki temu to jest informacja dla twórców, że ludzie na tę grę czekają. To jest też bardzo wartościowe, bo dla każdego twórcy informacja zwrotna jest, podejrzewam, że zgodzicie się ze mną, bardzo istotna. A klikniesz stację, żeby nie było snu. To najmniejszą planszę włączymy, najprostszą. A, czy jest, możemy mieć dźwięk, czy? Powinien być. A, może trzeba podgłośnić. No to jest HDMI, więc właśnie tutaj tak, FN i powinno działać. O, działa? Na razie działa tutaj. Przepraszam, ja przepnę to, dobra. A, tu jest dźwięk, może z tego to słyszę. Mam pewnie osobny. Przepraszamy za tę małą improwizację techniczną. Potraktujmy to jako artystyczny performance człowiek versus komputer. O, czy będzie mnie słychać? Szczególnie, że muzyka jest tak piękna, że trudno ją zignorować jakby tutaj. Pokaż, co mam plansza. Tak jest oddalenie. I tak wygląda na początku. Nasza plansza jest z dwóch iluminatorów narysowanych naprzeciwko siebie. I pierwszy zaczyna Godfrey. Po rogach widać, ile kto ma atramentu. Na początku pierwszej rundzie się rysuje swoje armie. Godfrey ma psy i osła. Hildegarda z kolei ma króliki i kota. Wybieramy, gdzie chcemy taką jedną scenariuszę. Ja pragnę jeszcze wyrazić zachwyt nad imionami tych królików i piesków i innych zwierzątek. One wszystkie mają takie bardzo klimatyczne imiona. Na przykład Marcin. I teraz zaczyna się właściwa bitwa. Można raczej po jednej jednostce naraz przemieszczają i wykonają nimi akcje. Modlitwa sprawia, że w przyszłej rundzie będzie można zaatakować mocniej i celniej. Także takie jednostki nie można popchnąć. Podczas ataku jest taka minigierka, trzeba, to jest zręcznościowy element, trzeba zatrzymać na jak najwyższej cyfrze. Osioł potrafi budzić jednostki i będą mogły się. Teraz Kawa będzie mógł się użyć jeszcze raz w tej samej rundzie.
cyfry były większe, bo pies był pomodlony, dlatego ma aureolę też. Jak Państwo widzą, tam jeszcze na górze są teksty, które, narracja, która się dopisuje w trakcie rozgrywki. Pokażę. Teraz Gottfried używa swojej pięści, żeby zadać. A pokażesz ten tekst? Nie. Tak, to na razie. To na razie jest jeszcze niedopracowany element, ale ważne, że tekst się pojawi. Szybko je przemieszczać, albo żeby spychać je z planszy i w ten sposób zabijać. Ta jednostka już się nie ruszy, bo widziała tyle. Gra dudak na tyłu sprawia, że wszystkie jednostki przeciwnika już się nie ruszą w tej rundzie. A co robią litery? Litery sprawiają, że na tym polu nie można stanąć i przez duże litery nie można strzelać, więc są taką zasłoną. Po zabitych jednostkach zostaje plama atramentu. Jeśli się na niej stanie i wytrwa do końca rundy, to dostanie się z tej plamy atrament, który będzie można wykorzystać do tworzenia kolejnych jednostek. Teraz strzał pozwala zaatakować do trzech jednostek na raz. Ile średnio trwa taka rozgrywka? W tej wersji, którą gramy, trwa za długo, bo około 30-35 minut. Ojej. Ale to dlatego, że testowaliśmy ją tylko w swoim gronie i nam się wydawało, że to jest 20 minut. Jak gracze zaczęli grać, to się okazuje, że... Ale w najnowszej wersji już jest to znacznie krótsze, bo w tej wersji trzeba zabić wszystkie jednostki, a teraz już mamy taką wersję, że trzeba zabić tylko dowódcę. Więc wtedy też jest bardziej dramaturgicznie ciekawy, bo nawet słabsza armia może jeszcze wygrać. Czyli kiedy wygrywamy? W tym momencie, kiedy wszystkie deski przeciwnika znikną z planszy, ale docelowo będzie tak, że wystarczy zabić tych inkulinacji, czyli tych iluminatorów, te podobizny ludzi. Czyli trochę jak król w szachach. Ja podczas gry zepchnęłam swojego własnego iluminatora. Czy to będzie też w ostatecznej wersji? Taki samobój? Myślimy, żeby zostawić tą wolność. Prace nad grą trwają ile? O niecałe 2 lata. To właśnie to w takim razie... Czy nie macie dość gry? Znaczy, mamy dość pracowania nad grą po godzinach. Chcielibyśmy pracować cały czas nad grą, żeby ją po prostu móc skończyć w takiej jakości, jakbyśmy chcieli. No i zepnął wszystkich i wygrał. Nie, to ty, Dorota, wygrałaś, tak? Częściej gra. No i na końcu jest podsumowanie, czyli wybrane zdania z tego generatora, które tworzą taki skrót opowieści. To i umarłem na końcu jest rozczulające.
to oczywiście bardzo, bardzo robocza wersja. Super, bardzo dziękujemy za pokazanie. Czy po obejrzeniu przy obejrzeniu gameplaya Państwo mają jakieś właśnie wrażenia, jeszcze refleksje? Tak, ale to jest plansza najmniejsza z możliwych, taka pierwsza, żeby się nauczyć grać. Inne plansze są większe. Znaczy, trzeba na to uważać, bo to jest ważna mechanika, która trochę przyspiesza rozgrywkę i sprawia, że trzeba bardzo uważać, gdzie się stawia jednostkę. Ale można się przed tym bronić, bo modlących jednostek się nie popycha, więc... Póki się modlimy, to jest dobrze. A iluminatorzy mogą być popychani? Tak, można ich zepchnąć. Dlatego trzeba ich bronić. Ale nie mogą się modlić. Nie mogą się modlić. Ale można ich obstawiać i dbać o nich. Dobrze, to teraz jeszcze takie pytanie. Teraz mi się nasunęło właściwie. Jak myślicie, czy też nie dałoby się, bo tak myślę o tej grze jako takim tworze transmedialnym, czyli takim, który trochę przekracza różnego rodzaju media i w jakiś sposób rozszerza tę perspektywę. Pomyślałam sobie, czy też nie myśleliście ewentualnie o tym, jak fajnie to też przeszłoby na grę planszową. Jakie to byłoby sympatyczne też w wersji planszowej. Oczywiście myślimy o tym. Bierzemy to pod uwagę, ale głównym teraz priorytetem jest dla nas wersja elektroniczna. Jak najbardziej. Natomiast bardzo prawdopodobne, że zrobimy taką wersję bliżej premiera, bo po premierze. To teraz moje takie pytanie, może na koniec, tak powoli kończąc i domykając, to jakie, czy co byście chcieli dodać od siebie jako taką refleksję właśnie na temat waszej gry, czy na temat właśnie waszego projektu, albo średniowiecza? Z mojego punktu widzenia ciekawe dla mnie jest to, że za pomocą tematyki i gry samej w sobie udaje nam się chyba troszeczkę łączyć różne środowiska. Mieliśmy na przykład taki komentarz na Facebooku starszej pani, która jak się dowiedziała, że można dodać nas do wishlisty na Steamie, to odzywając się w komentarzu do swojej koleżanki, razem doszły do wniosku, że ich chyba 12-letni syn ma Steama, to on im ściągnie tą grę, jak będzie. Więc cieszy mnie to, że wychodzimy też do ludzi, którzy mówią, że nie grają w gry, albo jakieś to mnie cieszy osobiście. No mi się bardzo podoba, że można zrobić coś śmiesznego i głupiego, co przy okazji będzie miało wartość obcowania z kulturą, bo jednak staramy się, żeby wszystko to, żeby taki kadr z gry mógłby być pomylony może nie przez znawców, ale przez laików z oryginalnymi manuskryptami. Dlatego wydaje mi się, że to jest fajna przestrzeń, jak odtwarzają gry, że można robić coś bardzo przyjemnego i bezstresowego, a przy okazji dowiadywać się czegoś zupełnie nowego i wartościowego. Ja jeszcze tylko dodam na końcu, że dla mnie to jest osobiście bardzo fajne doświadczenie i też wyzwanie ze względu właśnie na klimat tej gry, bo jeśli chodzi o muzykę, tutaj można pójść w taką może bardziej oczywistą stronę, taką ala średniowieczną, a tutaj jednak jest pomysł, żeby właśnie połączyć to trochę z Monty Pythonem i dodać jakieś takie elementy humorystyczne, co może być ciekawe. Dziękuję Wam serdecznie i teraz mam taką propozycję właśnie, żeby przenieść to spotkanie w takie, powiedzmy, kuluary, żeby była możliwość tak naprawdę porozmawiania z twórcami bezpośrednio w ramach tego, właśnie w ramach ich twórczości, czy też właśnie przetestowania tej gry teraz tutaj na tym dużym ekranie. Albo też możemy go odłączyć i właśnie na mniejszym przetestować. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak Państwo by grali i w jaki sposób to by działało. Więc myślę, że bardzo serdecznie Wam dziękuję. I brawa dla Yaza Game. Dziękujemy również. Zrobimy chwilę przerwy. Zapraszamy na kawę, herbatę, wodę. Jak ktoś chce zagrać, to zapraszam. Chyba, że scena onieśmiela, ale... Scena może onieśmielać. Ale możemy kameralne bardziej warunki tutaj stworzyć. Zapalimy na chwilę światełko.